Sprawdź, czy ciąg AN jest ciągiem arytmetycznym. W ciągu arytmetycznym każdy kolejny wyraz różni się od poprzedniego o stałą wartość. Więc żeby zbadać, czy ciąg jest arytmetyczny, wystarczy zbadać różnicę AN plus 1 minus AN i sprawdzić, czy jest ona stała, czy niezależna od N. Wzór na AN już znamy, natomiast nie mamy wzoru na AN plus 1. Więc wyznaczmy go. Tu pod n będziemy wstawiać n plus 1, czyli pod każdego n we wzorze wkładamy wyrażenie n plus 1, czyli mamy 2 razy za n wprowadzamy n plus 1 minus 3, a w mianowniku mamy 1 minus i pod n znowu wprowadzamy n plus 1. No i odejmujemy nty wyraz, czyli mamy minus za an, wprowadzamy całe to wyrażenie, czyli 2n minus 3 przez 1 minus n. Uprośćmy to wyrażenie, czyli dostaniemy 2n plus 2 i mamy jeszcze minus 3, a w mianowniku mamy 1. I to, co jest w nawiasie, mnożymy przez minus, czyli będzie minus n minus 1. Drugi ułamek przepisujemy. 2n minus 3 przez 1 minus n. To dalej się równa. W liczniku zostało nam 2n minus 1, a w mianowniku minus n. Drugi ułamek przepisujemy. Teraz, aby odjąć te dwa ułamki, musimy je sprowadzić do wspólnego mianownika. Czyli te mianowniki będziemy przez siebie mnożyć. Dostaniemy. W pierwszym mianowniku będzie minus n razy 1 minus n. Licznik z pierwszego ułamka przepiszmy. Teraz już przepiszmy go w nawiasie. I mnożymy licznik przez to samo wyrażenie, przez które pomnożyliśmy mianownik. Mianownik pomnożyliśmy przez 1 minus n, więc licznik również mnożymy przez 1 minus n. W drugim ułamku również w mianowniku mamy minus n, 1 minus n. To, co było w liczniku, przepiszmy w nawiasie. No i teraz licznik mnożymy przez takie samo wyrażenie, przez jakie pomnożyliśmy mianownik. Mianownik pomnożyliśmy przez minus n, więc licznik również mnożymy przez minus n. Mamy już wspólny mianownik, więc możemy to dać na wspólną kreskę ułamkową. W mianowniku mamy minus n, w liczniku 1 minus n. Natomiast tu oba te liczniki wpisujemy, oba te liczniki będziemy na wspólnej kresce ułamkowej odejmować. Ja może jeszcze przepiszę to, czyli będzie 2n minus 1, 1 minus n. Odjąć 2n minus 3. Razy minus n. Wspólny mianownik przepiszmy. Myślę, że możemy tutaj też opuścić nawias, czyli będziemy mieli minus n razy 1 to jest minus n i minus n razy minus n to nam da plus n kwadrat. Tu opuszczamy nawiasy, czyli mnożymy każdy element przez każdy, czyli pierwszy razy pierwszy daje 2n. Pierwszy razy drugi to będzie minus 2n kwadrat. Drugi razy pierwszy to będzie minus 1. I drugi razy drugi to będzie plus n. To samo robimy z kolejnymi dwoma nawiasami. Przy czym zwróćmy uwagę, że tutaj mamy minus n, a tu przed nawiasem tym pierwszym stał też minus. Czyli ten minus razy ten minus dadzą nam razem plus. Czyli będziemy mieli wyniki bez zmiany znaku. 2n razy n to będzie plus 2n kwadrat i minus 3 razy n to będzie minus 3n. Nasz wspólny mianownik przepiszmy, a w liczniku redukujemy wyrazy podobne. Widzimy, że skraca nam się wyrażenie minus 2n kwadrat i 2n kwadrat.
I teraz dodajmy do siebie n, czyli jest 2n plus n to jest 3n minus 3n, czyli również w liczniku n się redukują do zera i w liczniku zostało nam tylko minus 1. Mieliśmy sprawdzić, czy jest to ciąg arytmetyczny. Aby był to ciąg arytmetyczny, powinniśmy jako różnicę dostać stałą liczbę, niezależną od n. Niestety w naszym wypadku w mianowniku pojawia się ten n, czyli ten ciąg nie jest ciągiem arytmetycznym. Nie jest arytmetyczny, ponieważ nie jest to liczba stała, czyli konstans.